Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Nie milkną komentarze po ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Igrzyska Olimpijskie to najważniejsza, czy jedna z najważniejszych imprez sportowych na świecie, niemniej jednak dość często była w historii wykorzystywana do różnego rodzaju manifestacji politycznych. Natomiast w tym roku, ceremonia otwarcia igrzysk miała swój niewątpliwie bardzo mocny rys ideologiczny. Zwrócił zresztą na to uwagę jeden z popularniejszych dziennikarzy sportowych obecnie w Polsce, pan Przemysław Babiasz, który komentując w telewizji polskiej ceremonię otwarcia i komentując słowa piosenki Medzin John Johna Lenona, stwierdził, że nawiązują do wizji komunizmu, przez co został zawieszony przez telewizję polską. Moim zdaniem warto się temu przyjrzeć, ponieważ sama ceremonia miała bardzo istotny wymiar ideologiczny, bardzo istotny wymiar, jeśli chodzi o pewną symbolikę, istotną z przemianami społecznymi i politycznymi, zwłaszcza na tak zwanym kolektywnym zachodzie. Cała ta ceremonia otwarcia Olimpiady w Paryżu przesiąknięta była różnego rodzaju symbolami związanymi z marksizmem kulturowym, wyrosłym z teorii krytycznej. O czym jeszcze za chwilę powiem, rozwinę ten wątek. Redaktor Przemysław Babiarz, komentując słowa piosenki Imagine Johna Lennon, wiążąc jej przesłanie z komunizmem, dotknął tak naprawdę istoty rzeczy. Co warte podkreślenia, to co powiedział redaktor Babiarz, jak najbardziej koresponduje z ze słowami samego Johna Lennona, który we wrześniu 1980 roku w wywiadzie z Davidem szefem z magazynu Playboy powiedział (cytuję): Imagine które mówi, wyobraź sobie, że nie ma już religii, nie ma już kraju, nie ma już polityki, jest praktycznie manifestem komunistycznym, mimo że nie jestem szczególnie komunistą i nie należy do żadnego ruchu. Koniec cytatu. To słowa samego Johna Renona, który przyznawał się, że był inspirowany przez ruch komunistyczny czy właśnie przez manifest komunistyczny. Tu nie było absolutnie nic zdrożnego, natomiast to, co dotknęło redaktora Przemysława Babiarza, czyli zawieszenie go... W, w prawach pracowniczych to jest nic innego jak element marksizmu kulturowego. Na Zachodzie nazywa się to cancel culture, czyli kultura wykluczenia, kultura kancelowania, czyli kasowania, wykluczania, ostracyzowania kogoś, kto nie wpisuje się w narrację, która zaczyna obowiązywać, zaczyna dominować. A czyja to jest narracja? Z czym jest związana? No, tutaj musimy sięgnąć do roku 1923, do czasu, kiedy we Frankfurcie nad Menem został utworzony. Instytut Badań Społecznych. Pod tą niewinną nazwą krył się instytut, który skupiał inteligentów, profesorów filozofii, zafascynowanych marksizmem, takich jak Max Horkheimer, takich jak Teodor Adorno, Erich Fromm czy Leo Liventhal. To ci ludzie stworzyli nową, nową koncepcję filozoficzną, którą nazwali teorią krytyczną Ich światopogląd opierał się na, głównie na filozofii Karola Marksa i na koncepcji psychoanalizy Zygmunta Freuda. Zgodnie z teorią krytyczną zaczęto kwestionować trady, tradycje. Tradycyjne normy, religię, płeć, orientację seksualną. Podważano kwestie związane z tożsamością narodową, z tradycyjną kulturą, negowano istnienie Boga, negowano istnienie obiektywnej prawdy, ośmieszano autorytety, wprowadzono koncepcję dekonstrukcji, dekonstrukcji społecznej, dekonstrukcji kultury, dekonstrukcji tradycyjnych wartości, tradycyjnych norm, zaczęto dekonstruować. Język, nadając tradycyjnym pojęciom, tradycyjnym słowom, tradycyjnym terminom nowe znaczenie przedstawiciele szkoły frankfurskiej już po 1933 roku musieli, y, musieli wyjechać z Niemiec po dojściu Hitlera do władzy, znaleźli bezpieczną przystań na Uniwersytecie Columbia w Stanach Zjednoczonych i to Stany Zjednoczone stały się, można powiedzieć, taką nową kolebką teorii krytycznej jej nowych odmian. Warto zauważyć, że y, zaczęto postulować w ramach teorii krytycznej nie, nie tyle poprawę systemu społecznego, ale co jego radykalną zmianę, odwrócenie tradycyjnych ról społecznych. Odwrócenie tradycyjnych ról dotyczących płci, tak naprawdę stworzenie nowego człowieka. No, skądinąd koncepcja bardzo dobrze znana z ideologii komunistycznej. Jednym z fundamentów szkoły frankfurskiej i teorii krytycznej była koncepcja Freuda o pa panseksualizmie. Chodziło o właśnie wyzwolenie seksualne człowieka. To miało, być ba to miało być bardzo ważne narzędzie do niszczenia tradycyjnych podstaw cywilizacji. Tacy o jak Wilhelm Reich czy Herbert Marcuse stali się jednymi z głównych orędowników właśnie seksualizacji młodzieży, dzieci, likwidacji rodziny, odwracania ról płci czy tak zwanego wyzwalania dzieci od rodzin. Tutaj kłania się koncepcja Maxa Horkheimera, który nazywał rodzinę mianem kulturowego kleju, który miał ratować rozlatujący się system kapitalistyczny. To słowa właśnie Horkheimera, jednego z głównych ideologów tej, tej szkoły. Zgodnie z teorią krytyczną, te wszystkie choroby społeczne, problemy ludzi biorą się z zahamowań libido, a uwolnienie wszelkiego rodzaju perwersyjnych zachowań seksualnych ma być, ma. ma, ma, ma. Dawać możliwość całkowitej wolności i spełnienia człowieka. Wiele z tych elementów, wiele z tych koncepcji widać we współczesnej. Właśnie w zachodniej Europie jakby kwestia wyzwolenia seksualnego, odwracania roli płci, zacierania tak naprawdę granic między płciami, tworzenie koncepcji tak zwanej płci kulturowej, ideologia gender to nic innego jak owoce wyrosłe na korzeniu teorii krytycznej. Twórczość Herberta Markusego przyczyniła się w sposób bardzo istotny do przygotowania intelektualnego gruntu pod rewolucję seksualną i rewolty studenckie z 1968 roku. Jego twórczość pisarska i wykłady, podobnie jak Teodora Adorno, czy później już Jurgena Habermasa, również przyczyniły się do na przykład, usuwania symboliki chrześcijańskiej z życia Publicznego, zaczęto dekonstruować różnego rodzaju tradycyjne koncepcje, na przykład jeżeli chodzi o przestępczość, jeżeli chodzi o kryminologię. Zaczęto przesuwać akcenty mówiące o tym, że to już nie, nie przestępca, ale kapitalistyczne społeczeństwo, środowisko jest winne różnego rodzaju patologicznych zachowań. Zaczęto dekonstruować sztukę, gdzie tradycyjnie sztuką było to, co piękne, dobre, to, co harmonijne. Odtąd zaczęto premiować. To, co prowokujące, bardzo często odrzucające, antyestetyczne, bezsensowne. Każdy właściwie mógł stać się artystą. I to zaczęto właśnie premiować. Widzimy dekonstrukcję pojęcia prawdy w środowisku akademickim, to również wywodzi się z teorii krytycznej. Pojęcie prawdy stało się konstruktem społecznym. Prawda pojęcie prawdy stało się taką. Koncepcją negocjowalną w wyniku dyskursu społecznego. To jest to jest taka namiastka tej narracji postmodernistycznej. To przedstawiciele właśnie postmodernizmu bazujący na osiągnięciach, w cudzysłowie osiągnięciach teorii krytycznej, przedstawicieli szkoły frankfurskiej zaczęli dekonstruować pojęcie prawdy. Prawda nie stała się już czymś nie traktowana we współczesnym zachodnim społeczeństwie jako coś obiektywnego, ale jako coś negocjowalnego w wyniku dyskursu społecznego. Zresztą Samo pojęcie dyskursu, które wyparło w wielu aspektach pojęcie debaty czy dyskusji. To wielka, wielkie osiągnięcie postmodernistów, którzy infekowali przez całe dekady społeczeństwa, środowiska intelektualne, właśnie teorią krytyczną. I no, efekty mamy dzisiaj widoczne: kwestionowanie instytucji rodziny, kwestionowanie podziału na płeć żeńską i męską. Tak naprawdę tworzenie z płci pewnej kategorii czy pewnej konwencji, na którą się można umówić, to jest właśnie skutek, skutek tej teorii krytycznej i jej stosowania w środowiskach intelektualnych. I tutaj dochodzimy do pojęcia tolerancji represywnej. Pojęcie to stworzył Herbert Marcuse, opublikował esej pod tym. Tytułem w roku 1965 roku esej zamieszczony w zbiorze pod tytułem Krytyka czystej tolerancji. W swoim eseju Tolerancja represywna Herbert Marcuse argumentował, że tolerancja wyzwalająca musi oznaczać nietolerancję wobec prawicy, nietolerancję wobec postaw konserwatywnych musi sprzeciwiać się dopuszczaniu do dyskusji, do debaty publicznej wszystkich tych poglądów, które są obroną świata tradycyjnego, świata konserwatywnego, świata, powiedzielibyśmy, cywilizacji łacińskiej i tak naprawdę to pojęcie tolerancji represywnej utorowało drogę do cancel culture, do kultury wykluczenia. Słowa Przemysława Babiarza i sama, sama jego osoba właśnie stała się ofiarą tolerancji represywnej, czyli tego nurtu, który dzisiaj dominuje na kolekty w kolektywnym zachodzie, który, z którym się wiąże kultura wykluczenia, dla tych wszystkich, którzy mają poglądy nie mieszczące się w matrycy kulturowej, w matrycy ideologicznej narzucanej przez system. Jeśli ktoś myśli, że ci wszyscy dziwacy pokazywani podczas ceremonii otwarcia Olimpiady w Paryżu to jest jakaś ekstrawagancja, jakaś czasowa anomalia, która minie, no to jest w głębokim błędzie. Mamy do czynienia z rewolucją, z marszem przez instytucje radykalnej lewicy, powiedziałbym freudowską, marksistowskiej, której pochód trwa już od dłuższego czasu, no trwa od co najmniej lat 60. i... Ta lewica, ta radykalna lewica, zdobywa, zdobywa poklask wśród najistotniejszych kręgów decyzyjnych na Zachodzie, to, co się dzieje we społeczeństwach zachodnich, multikulturalizm, wymieszanie etniczne, wymieszanie religijne, desakralizacja, seksualizacja dzieci młodzieży, odcinanie się od tradycji, to jest nic innego jak pokłosie teorii krytycznej. A jednym z instrumentów, najistotniejszych, jednym z, naj, z najważniejszych metod wprowadzania właśnie nowego społeczeństwa totalitarnego z ustroju, bo trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Wprowadzany jest ustroj totalitarny, gdzie za pomocą, pomocą narzędzi cyfrowych każdy aspekt życia człowieka ma być kontrolowany przez system, jest tolerancja represywna. Tolerancja represywna, czyli właśnie premiowanie wyłącznie narracji narzucanej przez system. Każdy, kto, kto się wyłamuje, kto broni tradycyjnej, tradycyjnego, tradycyjnej rodziny, tradycyjnego porządku społecznego, kto uważa, że istnieją tylko dwie płcie: żeńska i męska, ma być wykluczany, ostracyzowany, wykluczany ze społeczeństwa, wykluczany z debaty publicznej, wykluczany z życia zawodowego, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko znajduje się, znajdziecie Państwo w twórczości właśnie filozofów spod znaku szkoły frankfurckiej teorii, teorii krytycznej. Sprawa zawieszenia redaktora Przemysława Babiarza obnażyła hipokryzję bardzo wielu dyżurnych komentatorów, celebrytów, polityków, którzy obruszyli się na to, ale przecież sami przez ostatnie lata stosowali tolerancję represywną wobec osób myślących inaczej, jeżeli chodzi o pomaganie, wspieranie militarne przez Polskę. Ukrainy. I to dobrze, dobrze o tym przypominać. Ta sprawa pokazała hipokryzję tych wszystkich, którzy chcieli kancelowania, chcieli wykluczania ze społeczeństwa tych, którzy się nie chcieli poddawać szczepieniom. Ta sprawa pokazała hipokryzję tych wszystkich, którzy zgodzą się na cenzurę, zgodzą się na ostracyzowanie, na represjonowanie osób nie zgadzających się z tym, co na Narzuca system w sprawach wojny na Ukrainie, w sprawach przymusowych szczepień, sanitaryzmu i wielu, wielu innych kwestii. Warto mieć na uwadze, że rewolucja zjada swoje dzieci. Ci wszyscy dzisiaj tacy wielce oburzeni zawieszeniem redaktora babiarza, którzy jeszcze kilka. Tygodni, kilka miesięcy temu chcieli wykluczać z debaty publicznej osoby niegodzące nie się, niezgadzające się na wspieranie militarne e, Ukrainy, tak naprawdę piłują gałąź, na której sami siedzą. Myślę, że część tych najbardziej inteligentnych już sobie zdaje sprawę, że prędzej czy później rewolucja zje swoje dzieci i ci wszyscy, którzy tak gorąco kibicowali w wykluczaniu z debaty publicznej e, tych wszystkich, którzy nie chcą wciągania Polski do wojny, prędzej czy później będą Wykluczeni z systemu, będą skancelowani, będą poddani tolerancji represywnej, jeżeli się nie zgodzą, na przykład, na, na, na pogląd, że istnieje sto kilkadziesiąt płci albo na kolejne wymysły marksizmu kulturowego. No, tak działa ten mechanizm. Pytanie o środki zaradcze, jak można temu przeciwdziałać. Trzeba tutaj w pierwszej kolejności spojrzeć na historię rozwoju teorii krytycznej, na historię szkoły frankfurskiej od 1923 roku. Trzeba zrozumieć, czym był pochód przez instytucje, czym był marsz przez instytucje kultury, nauki, przez media, przez krótko mówiąc, instrumenty i narzędzia takie instytucjonalne, które pozwalają na kształtowanie masowej. Świadomości, kształtowanie świadomości w skali masowej. Można oczywiście ten proces odwrócić, ale wymaga to nasycenia instytucji kultury, nauki, mediów ludźmi, którzy opierają swój system wartości na cywilizacji europejskiej, na cywilizacji, na cywilizacji łacińskiej, którzy dążą do prawdy, a nie uważają, że prawda jest konstruktem społecznym, czy jest pewnego rodzaju konwencją, którą sobie można uzgodnić, w toku tak zwanego dyskursu społecznego. To wymaga ogromnej pracy. Pytanie, czy można to w przypadku Polski zrobić wewnątrz, w ramach Unii Europejskiej, która jest tak mocno przesycona marksizmem kulturowym współcześnie, tak mocno przesycona tolerancją represywną? Ja mam tutaj bardzo, ale to bardzo głębokie wątpliwości. Dziękuję Państwu za uwagę.